No cześć, witam was wszystkich ponownie. Dzisiaj jest 14 listopada. Jak widzicie, leje. I to intensywnie. Także na pewno nie będzie lekko. Nie wiem, czego się spodziewać, czy grzyby jakieś uda się znaleźć. Na pewno w pierwszej kolejności udaję się na miejsce, gdzie zostawiłem w czwartek młode borowiczki. W ostatnim odcinku wam pokazywałem. Jestem bardzo ciekawy, czy na koniec sezonu, bo chyba niestety trzeba tak sobie uczciwie już powiedzieć, że to koniec sezonu. Być może to ostatni film o grzybobraniu. Od dzisiejszego dnia to będzie oczywiście zależało. Idę zobaczyć, nie przedłużam. Sprawdzimy, co tam się dzieje. W dwóch miejscach zostawiłem młode prawdziwki. Jak ich nikt nie znalazł, to powinien tam być. Dobra, nie przedłużam, idziemy. Trzymajcie się. Szukamy. Hej. Pamiętacie? Tutaj znalazłem takie piękne trzyborowiki sosnowe. Tutaj był taki duży. Niestety tutaj nic więcej nie ma, ale zobaczcie, co tu jest za siatka. Jaki piękny. Cały czas idę i się zastanawiam, czy coś uda się znaleźć. Ale się uchował. Muszę go tu jakoś przez tą siatkę. Chodź tutaj. Jesus. I co teraz? Muszę go. Jak ja mam go tu wysiągnąć? Walka. Tu sposobem jesteś. Ale piękne. O. No przecudeńko. Ale fajnie. No. Chociaż na razie honor uratowany, jest jeden. Zaraz będę na miejscu, tam gdzie pozostawiłem młode. Tego znalazłem idąc tą stronę. Ale piękny. O Jezus, ale piękny. O kurczę. Ale... cudo. O kurczę, nie. Nogę ma robaczywą. Ale szkoda. No kurczę. Sprawdzę, chociaż czy kapelusz się nadaje. Ale pięknie się. Nie, sito, dobra. No niestety. Ale się zapowiada pięknie. No i dobra, jestem na miejscu, ale mam, kurczę, morowienie w żołądku. To jest tu miejsce, nic nie wystaje dużego. Pytanie, czy tam coś jest? To jest to miejsce pierwsze. Wygląda mi na uczone. Zobaczcie. Niestety, nic z tego nie będzie. Tu coś było większego, ale... za zimno. Nie chcą rosnąć. Szkoda. No dobra, zostawiamy. Idę teraz w to drugie miejsce. Tam mam jeszcze jedno, zobaczymy, czy co tam się dzieje. Ja dziękuję. Zobaczcie, kochani. Bory tucholskie. 14 listopada. Tu mamy jeden. Nadjedzony. O, proszę bardzo. Tutaj jest jakiś... nie, to nie jest człowiek. To widzę. Byliśmy, a tego zostawiłem ostatnio, to pamiętam. Przerośnięty był. O! I tuż obok, zobaczcie tego.
Ale pięknie. Ale cudo. Szok. Dobra, szukam tego miejsca, gdzie tam zostawiłem te młode. Gdzieś pod drzewem to było. Muszę sobie przypomnieć, gdzie. O Jezus. Ja pierniczy, zobaczcie. Kijem wymacane. Wykrywaczem wyszukane. Tu jest jeden. I tutaj zobaczcie. Ale piękne. No szok. Ale to nie są jeszcze te, które zostawiłem. Proszę bardzo, ale piękna rodzinka. Ale grubo swoim. No nie, szok. Przecudne. Okej. Szukam tam tego miejsca, gdzie ono jest. No i znalazłem to miejsce. Zobaczmy. Aha, jest. No powiem wam, że przez 4-5 dni, które minęło, niewiele one urosły. Niewiele. Zabieramy, bo nie wiadomo, kiedy zaraz nie zgniją. Robaki jakieś może czy coś się nas dopadną. No i te, na które najbardziej liczyłem, okazały się mizerne. A te, których się nie spodziewałem, zobaczcie. Ale pięknie. Jakie cuda. Ale piękna parka. Ale piękna. Jakie cudeńka. Szok. No tego jeszcze nie grali. Będzie 15, czekam 15 listopada. Takie borowiki. Takie prawusy. Kryjmy. Petarda. Piękny. No jest kolejny. No nie znalazłbym go, gdybym go nie wymacał. Zobaczcie. Ale pięknie. No powiem. O, i zobaczcie. Obok. Jakie piękne. Tu jest jeden. Zobaczmy, tu nie ma. Gdzieś obok. Ale cuda. Deszcz pada, borowiczki, moje kochane, deszczu skąpane, ale cuda. Ciężko się szuka w tych liściach, naprawdę. Jak one nie urosną, nie wychylą się troszkę, garba nie będzie, to ciężko. Ja pierniczę. Zobaczcie, tu jest jeden i tutaj drugi.
O kurczę. Ale cudo. Ja. O. To noga robaczywa. Ale piękny. Chło. Teraz tam obok. No piękny. Pierwsza klasa, zobaczcie. Ale piękny zyt. Prześliczny. Cudem je tutaj zauważyłem. Prawie jest ciężko je tutaj znaleźć. Tam były te takie wielkie, co kiedyś nagrywałem. To leży. Ale piękne. Się ma ten wielkol tutaj po 3 tygodniach. O, jeszcze się trzyma. Tamtych już nie ma. Jestem w innym miejscu i zobaczcie, trochę tutaj pochodziłem. No, już wychodząc. Jest! Ale piękny! O kurczę! Tylko jeden. Sprawdźmy, jak ty się tu chowałeś. Samotny wilk. Ale ładny. No piękny. Ale nie przyjdę. Ostatnio tu ze 3 razy zachodziłem i nic. Warto sprawdzać, próbować. Deszcz nie przestaje padać. Piękne. Pada i pada. Ale to nic, zobaczcie. Jest kolejny tutaj. Ale ładny. Kąpany w deszczu. Piękny prawóz. I tam widzę się do kolejnego. Mam sztuczny skonsumowany. Ale coś z niego zostało. No i tu obok. Nie zauważyłem pod kijem. Jeszcze jeden. O, no proszę. 3 obok siebie. Przepiękne. Jest kolejny, jest. Zobaczcie. Ale piękniusi. O, ale piękny. O, widzę. Ale cudo. No, proszę. Bomba. A tam, zobaczcie, pod krzakami. Stąd wypatrzyłem. O, Jezus, ile. Nawet tu się rozejrzę. Tu nic jeszcze nie ma. O, idziemy. Ja dziękuję.
Och. Och. No proszę, zobaczmy tego. No piękny. Ułamał się noga, ale to nic. Nogę zostawiamy. Ła. I teraz ten. Tu widzę z boku coś. Już go. Jakiś niedorosnięty. Ale zobaczcie jaki piękny. No i kolejny. Ja dziękuję. Zobaczcie co tu się dzieje. Szok. No i trafiła się piękna kania. Idę zobaczyć. To jest warta. O. Wygląda pięknie. Ale ładna. No cudo. Piękniusia. Jarim. Będzie z sobą. Ładna. Puk. Puk, puk. Bas. Ale piękne. W towarzystwie muchomorów. Ale cudeńko. A się uchowałeś tutaj. Pokusiło mnie to wejść i zobaczyć. Piękny. Ten próbował udawać tego. Co to? O kurwa. Ja pierniczę. Ale piękny. O kurde. O kurde. Trzeba odsunąć, bo nie wyjdę tego. Jaki grubas. Ale piękny. Kosz pełen już. Ale taka ona też piękna. No, nieźle. 14 listopada. Ten tutaj jak się zakopał. No pięknie. Tu jeszcze malutki jest jeden w boku. A się tutaj wrósł. Okej. Cały czas pada, non stop, ale warto było, naprawdę warto było. Omar. Zobaczcie, a to niespodzianka, znaczy, że ktoś tutaj niedawno ciął. Rozglądam się zatem, może coś przeoczył, albo zdążył wyrosnąć. Ja, ale bombę. Przepiękny. I obok drugi. Patrzcie tutaj. Normalnie nie widać ich. Ale ładne. Proszę bardzo. Powolutku, powolutku.
się opłaciło. Cuda. No i jeszcze jeden obok. Słuchajcie, go bym prawie rozdeptał. Go chyba przetrąciłem. No jasne. Szturnąłem go nogą. Ale na szczęście cały jest. I tu obok kolejny malusi. Ja dziękuję. Tam były. Tam te dwa, tutaj te ścinki. Ale na szczęście. O, oho. Proszę. Zobaczcie, co się pluje. Malutkiego. Dobra, zostawiam go. Pod liśćmi pochowane, nie widać. Prawdy. No i kolejny wygrzebany, że tak powiem. Ale zobaczcie. Wyczesałem go spod tych liści. Naprawdę. O, proszę. Jeszcze jeden malutki. Uczę normalnie. Cud się znaleźć. To jest naprawdę cud. Za moimi plecami. Patrzcie. No ten był chyba już nadepnięty. Przez kogoś, na pewno nie przede mnie. Ja tędy nie szedłem. No i zobaczcie kolejny. No i grabię tym kijem, grabię. No i zobaczcie, tu jest jeden mały. Pod moją nogą był. Prawie. I tu kolejny. O Boże. Trochę się nadłamał. No przecudne. Wszystko w jednym miejscu, gniazdo. Prawie czarcik. Rukę w tym. Ale wszystko takie malutkie, pochowane. Jaja. Zobaczcie, tutaj zrywałem tego. Tu jest taki malutki. A tu obok kolejny bąbel. Trzeba z grabiami przyjść najlepiej. Ciekawe, ile to jeszcze pochowane w tych liściach jest. Te prawdziwków. No nie, no kurczę, nie odejdę z tego miejsca. Zobaczcie, znowu odkryłem. Ja dziękuję. Tu były tamte. A tu zobaczcie, jakie maluchy. We mchu. Ja pierdolę. Szok. Kurczę. Grady i grady, co wtedy coś. Wszystko w jednym miejscu. Naprawdę trafiłem na czarci róg. Zobaczcie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Wszystko obok, tutaj, w jednym miejscu. Ja dziękuję. Tego nie odgrabił, to on w życiu ich nie znalazł. Szok. Zobaczcie.
Ja dziękuję, brzeg tu wszystko porosło. Odczekał, ale tutaj jest ryzyko, że ktoś tutaj może przyjść. Zobaczcie. Ja dziękuję, szok. Normalnie nie wiesz. Ale gniazdo. Ten się trochę ułamał. Dobrze. I kolejny, zobaczcie. Same bomby. Ale już to sobie wyobrażam, jak one by wstały. A jeżeli nie były zauważone, by porosły. To po prostu była bajka. Dosłownie przeczesuję teren. Nie wiem, nie liczę ich, ale gdzieś to jest wszystko tutaj o promieniu dosłownie 2 metrów. Nie wiem, ile już tu znalazłem. Zobaczcie, kolejne gniazdo. 20, nie lepiej. Tak, drodzy Państwo, to jest na bank czarci róg. Zobaczcie kolejne. Wszystko tu. Obejdę te drzewa, zobaczymy, ile się uda jeszcze znaleźć. Ale pięknie, ja dziękuję. Ale pięknie. Ja dziękuję. Ale to pięknie. Tyle udało się zebrać w tym jednym miejscu tylko. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa. Prawdziwki. Wszystko w jednym miejscu. Wyobraźcie sobie, jakby one tak urosły, takie duże i tutaj by stały. Coś niesamowitego. No moi drodzy, to na dzisiaj tyle. Kończę, robi się szaruwa. Tyle się udało zbierać, zobaczcie. Pełen koszyk na koniec. Same maleństwa w jednym miejscu. Chyba czarci róg, tak mi się wydaje, jakby to było większe, to by to ładnie było widać. Cały czas pada, ale nieważne. Jestem mega przeszczęśliwy. Tak się składa, że jutro mam urodziny, więc traktuję to jako mój prezent urodzinowy od Borów Tucholskich. Naprawdę cieszę się, że miałem okazję coś nagrać dla Was. Byłem ciekawy, czy rosną te grzyby jeszcze, czy nie. Jak widać, dużo malutkich prawdziwków. A to oznacza, że na pewno jeszcze się w lesie zjawi. Dzisiaj byłem wyjątkowo chyba sam w lesie, z uwagi pewnie na pogodę, ale to fajnie, uwielbiam być sam. Nie lubię konkurencji, jak to się mówi, ale nieważne. W każdym bądź razie grzybobranie uważam za bardzo udane, jest 14 listopada, przypominam. Naprawdę jestem w mega, mega szoku. No cóż. To by było na tyle. Życzę Wam wszystkiego dobrego, zróbeczka, bądź zdrów i szczęśliwi. To takie życzenia z okazji moich urodzin dla Was. Trzymajcie się i do następnego razu. Thank you.
Thank you.